Agnieszka Borowska, witam Państwa. Ole, ole, moc. Polska mocno trzyma kciuki za drużynę narodową podczas meczu na Euro 2016. W Sejmie szykuje się nowa batalia wokół ustawy medialnej. 50 osób zastrzelonych w gejowskim klubie na Florydzie. Zaczynamy informację Telewizji Republika. Niektórzy mają szaliki, my mamy chrągiewkę. Będziemy mieli chipsy, popcorn. No, soczek jakiś? Krzyczeć głośno, żeby sąsiedzi krzyczeli też i wszyscy krzyczeli. Na pewno dojdzie to do Paryża wtedy. Mam nadzieję, że wygrają. Polacy mocno trzymają kciuki za naszych. Niezależnie, czy będą to politycy, czy niezależni działacze, będą oni związani z Prawem i Sprawiedliwością. Opozycja totalna, opozycja betonowa musi oprotestować wszystko, co proponuje rząd, nawet jeśli to są rozwiązania dobre i potrzebne. Zadaniem telewizji publicznej, państwowej jest promowanie polskości. Ustawa medialna nowym zarzewiem sporu politycznego. Nasi znajomi zostali trafieni. Jeden ma ranę w nodze, a drugi na ramieniu. 20 osób zastrzelonych w klubie gejowskim na Florydzie. Trwa wielki mecz, którym Polacy otwierają swój udział na Euro 2016. Spotkanie Polska-Irlandia Północna zaczęło się o 18 w Nicei. Dla piłkarzy to potwierdzenie wartości drużyny i szansa na indywidualne kariery. Dla kibiców emocje narodowe, bo Polska i biało-czerwoni jednoczą wszystkich bez względu na poglądy, pozycję społeczną i wiek. Kiedy piłkarze pocą się na boisku, trwa walka emocji w tysiącach polskich domów. O tym, jak kochamy i za co tę szaloną rywalizację, Dawid Grygorcewicz. Mistrzostwa rozpoczęte, piłka w grze, a wszędzie tłumy kibiców. Biało-czerwone, do barwy niezwyciężone. Ci, którzy nie będą mieli okazji pojechać do Paryża, już dopingują biało-czerwonych na miejscu. Przed telewizorem jak większość. Na lotnisku będziemy oglądać, bo o 22 mamy lot do Irlandii. Także będziemy oglądać na lotnisku w Modlinie. Nieważne gdzie, ale jak mówi większość, ważne z kim i w jaki sposób. Znajomi, rodzina. Wydaje mi się, że znajomi jednak, no bo to każdy, czyli młode towarzystwo, więc każdy ktoś tam będzie dopingował i przeżywał. Z przyjaciółmi mamy się spotkać. W gronie przyjaciół najlepiej, kiedy się przeżywa to wspólnie. No krzyczeć głośno, żeby sąsiedzi krzyczeli też i wszyscy krzyczeli. Na pewno dojdzie to do Paryża wtedy. Co powinien mieć prawdziwy polski kibic? Jakie wyposażenie? Szalik, koszulkę. Na pewno powinien być pozytywnie nastawiony, powinien wspierać polską drużynę i nie powinien narzekać. Kibicują wszyscy, nawet najmłodsi Polacy. Jaki jest taki typowy, zagrzewający do walki okrzyk Polaków? Typowy okrzyk Polaków to Polska gola! Kciuki trzymają również politycy. Na co dzień zawzięci wrogowie po dwóch stronach sejmowej barykady. Jednak gdy chodzi o sprawę takiej wagi jak piłka nożna, topór wojenny czas zakopać. Piłka nożna, jak i wszelkiego rodzaju zawody sportowe, to są takie emocje, że z największym oponentem będziemy kibicować polskiej drużynie. Politycy, choć przeważnie podzieleni, w sprawie polskiej reprezentacji jak nigdy zaczynają mówić jednym głosem. Myślę, że nie ma dzisiaj w Polsce jednej osoby, która by uważała, że wygra Irlandia. Każdy z nas, myślę, jest przekonany, że Polacy dadzą z siebie wszystko i że ten mecz wygrają. To będzie taki dobry początek na Euro i da nam nadzieję na ten ostateczny sukces. Ten potencjał, który ma Polska, powinna być to walka o pierwsze miejsce w tej grupie z Niemcami tak naprawdę. Chociaż turniej to jest turniej, to są mecze nieprzewidywalne. Wszyscy dzisiaj jesteśmy tym 12 zawodnikiem, przy czym w ojczyźnie, a nie we Francji. Chociaż część naszych rodaków będzie kibicowała polskiej drużynie na miejscu. Liczę na wynik 2-0 dla Polaków. Niektórzy potrafią odłożyć broń i nie mają nic przeciwko, aby w czasie mistrzostw spotkać się przy jednym stole. Tutaj nie ma podziałów nigdy. Jak gramy w piłkę na boisku, to jesteśmy zawsze razem. Niezależnie jakie mamy poglądy, jak kibicujemy Polakom, zawsze jesteśmy razem. Byłby pan w stanie usiąść z oponentem politycznym do wspólnego oglądania? Nie mam z tym najmniejszego problemu. Ważne, by wszystko traktować przede wszystkim jako zabawę i z pewnym dystansem. Już kilka razy zabrakło go kibicom we Francji. Takie sceny można było zobaczyć przed, w trakcie oraz po sobotnim meczu Anglii z Rosją. Wbrew błędnej opinii, zamieszki nie są zmorą tylko polskich stadionów. Dlatego niezależnie od przebiegu spotkań naszej reprezentacji, warto pamiętać, że piłka nożna powinna nas wszystkich łączyć, niezależnie od naszych przekonań, wieku czy narodowości. A nam pozostaje mocno dopingować naszą reprezentację i wytrwać jeszcze kilka minut, bo wynik poznamy około godziny 19:30. Dawid Grygorcewicz, Telewizja Republika.
A na razie rezultat 0-0. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu może dojść do kolejnego politycznego przesilenia. PiS chce przyjąć projekt nowej ustawy o Radzie Mediów Narodowych, nad którym prace sejmowe rozpoczęły się zaledwie kilka dni temu. Pośpiech spowodowany jest tym, że zmiany muszą wejść w życie od 1 lipca. Na razie nie ma politycznej zgody co do kształtu mediów publicznych i pomysłów wyłaniania osób zarządzających nimi. Środowisku dziennikarskiemu zależy na odpolitycznieniu i pluralizmie. A jak będzie? Mariusz Świerżewski. Utworzenie niezależnych mediów narodowych już teraz nie podoba się części opozycji. Ustawa przygotowywana przez PiS to zdaniem Platformy tylko proteza, a nie tworzenie nowych mediów narodowych. Teraz okazuje się, że tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość robi kolejną ustawę kadrową, kolejną ustawę pod swoich kolegów politycznych, kolejną ustawę, która ma doprowadzić do tego, że obchodzone są konstytucyjne organy państwa. Oglądalność telewizji publicznej spadła prawie, albo już nawet przeszło 25%, więc to nie jest tak, jak mówi Jacek Kurski, że ciemny lud to kupuje. Ciemny lud nie dość, że to widzi, to jeszcze nie chce oglądać. Kilka dni temu projekt trafił do Sejmu, a już w najbliższym tygodniu ma trafić pod obrady. Zakłada utworzenie Rady Mediów Narodowych, która ma liczyć 5 członków. 3 powoływanych przez Sejm i 2 przez prezydenta spośród kandydatów wskazanych przez opozycyjne kluby parlamentarne. Kadencja członków Rady Mediów Narodowych ma trwać 6 lat. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że media publiczne bezpośrednio kierowane przez polityków, zorganizowane jak spółka Skarbu Państwa, czyli nastawione tylko i wyłącznie na zysk, nadzorowane przez ministra skarbu. To jest model, który powinien odejść do lamusa, odejść do historii. Musimy budować media narodowe jako instytucje kultury. I teraz czynimy pierwszy krok. Ten krok, który jest w tej chwili możliwy do wykonania. Projekt nowej ustawy medialnej ma znieść podległość Telewizji Polskiej i Polskiego Radia wobec ministra skarbu. Media narodowe mają reprezentować interes Polski i być niezależne finansowo. Zadaniem telewizji publicznej, państwowej jest promowanie polskości, tak jak telewizji francuskiej, promowanie interesu francuskiego, niemieckiego i tak dalej. Natomiast finansowanie jest dla mnie podstawą, bo bez pieniędzy po prostu nie da się produkować dobrych, wartościowych programów. Posłowie ruchu Kukiz 15 zamierzają ustawę konsultować. Na pewno będziemy zgłaszać bardzo dużo poprawek i liczymy na to, że w tym dialogu Prawo i Sprawiedliwość będzie wykazywało się dużą taką chęcią uspołecznienia konsultacji, no i też całej ustawy. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że przyzwyczaili się do grymasów opozycji, jednak za większość w Sejmie przepraszać nie zamierzają. Jakichkolwiek rozwiązań byśmy zaproponowali, to one staną przez opozycję oprotestowane, bo opozycja totalna, opozycja betonowa musi oprotestować wszystko, co proponuje rząd, nawet jeśli to są rozwiązania dobre i potrzebne. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym tygodniu o polskie media toczyć się będzie kolejny bój. Jeśli partii rządzącej uda się przeprowadzić reformę, zmiany wejdą w życie 1 lipca 2016 roku, a sama Rada rozpocznie pracę prawdopodobnie we wrześniu. Opozycja już zapowiada, że taką ustawę będzie oprotestowywać w instytucjach europejskich, czyli będzie to powtórka z rozrywki. Mariusz Świerżewski, Telewizja Republika. Tragedia w klubie gejowskim w Orlando na Florydzie. Do strzelaniny doszło w nocy z soboty na niedzielę. Uzbrojony napastnik zaatakował, zabarykadował się w budynku i wziął zakładników. Jest 50 zabitych i 50 rannych. Policjanci zastrzelili napastnika, którego rodzice pochodzą z Afganistanu. Podejrzewają, że był powiązany z islamskimi ekstremistami. Usłyszeliśmy strzały. Myśleliśmy, że to jakiś żart, ale niestety tak nie było. Zeszliśmy do parteru i na czworakach chcieliśmy stamtąd wyjść. Po chwili znów usłyszeliśmy strzały i tak przez całą drogę aż do wyjścia. Nasi znajomi zostali trafieni. Jeden ma ranę w nodze, a drugi na ramieniu. Zamachowiec otworzył ogień około 2 w nocy. Ludzie na parkiecie i przy barze padli na ziemię. Ci, którzy byli koło wyjścia, uciekali, ale w klubie doszło do prawdziwej masakry, bo sprawca strzelał na oślep. Na miejscu było wiele karetek pogotowia, policyjny negocjator i około 70 radiowozów. To już 2 strzelanina w Orlando w ostatnich dniach. W piątek późnym wieczorem 22-letnia amerykańska wokalistka Christina Grimmi, znana m.in. z występu w popularnym programie telewizyjnym The Voice, została zastrzelona, gdy rozdawała autografy po koncercie. Oglądają Państwo informacje Telewizji Republika, a za chwilę pokażemy. Mafiozi kamienicznicy nękają warszawiaków. Wybuch bomby na lotnisku w Chinach.
Na zielonej trawce czytelnicy bili rekord w czytaniu. Warszawa, miasto sukcesów i dramatów. Utrata dachu nad głową w stolicy to często efekt działania mafii nieruchomościowej, mówią poszkodowani lokatorzy. Dzika reprywatyzacja przyciąga białe kołnierzyki, skupują roszczenia i bezwzględnie rozprawiają się z mieszkańcami kamienic. Do miasta wkroczyło Centralne Biuro Śledcze, by sprawdzać procedury oddawania gruntów i kamienic. A wszystko wskazuje na mafijne powiązania. Michał Trześniewski. Tysiące mieszkańców kamienic z Warszawy straciło dach nad głową z powodu działania mafii nieruchomościowych. Czyściciele kamienic są brutalni i konsekwentni. Odcięto mieliśmy wodę, zimną nie mieliśmy wody, to było zimą, grudzień, styczeń. Na Karolkowej 9 remontują klatkę, oczywiście tak, żeby przypadkiem niczego nie wyremontować. Walenie, tłuczenie, zrywanie tynków, rozwalanie ścianek działowych. Znajdujemy się na naszej klatce schodowej, gdzie dokonano remontu, zerwano tynki. Tak widać instalację elektryczną, że wszystkie kable są na wierzchu, niezabezpieczone. Centrum Warszawy przed wojną, lata 30. Gęsta zabudowa, gąszcz ulic i uliczek. To miejsce dziś to plac defilad. Monumentalny, pusty, z Pałacem Kultury po środku. Żeby zrozumieć problem reprywatyzacji i jego skalę, musimy cofnąć się właśnie do czasów II Rzeczpospolitej. 90% Warszawy przedwojennej to była Warszawa, których grunty i nieruchomości były prywatne. Tylko raptem 10% to było własność czy Skarbu Państwa, czy ratusza. Druga wojna światowa zrujnowała miasto doszczętnie. Z dawnej architektury zostały zgliszcza. W celu skutecznej odbudowy oraz nieskrępowanego planowania stolicy wszystkie warszawskie grunty nowa komunistyczna władza postanowiła znacjonalizować. W celu umożliwienia racjonalnego przeprowadzania odbudowy stolicy i dalszej jej rozbudowy zgodnie z potrzebami narodu, wszelkie grunty na obszarze miasta stołecznego Warszawy przechodzą z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu na własność gminy miasta stołecznego Warszawy. Właściciel miał jednak prawo do objęcia gruntów w użytkowanie wieczyste pod warunkiem złożenia stosownego wniosku. Gmina uwzględni wniosek, jeżeli wykorzystanie gruntu przez dotychczasowego właściciela da się pogodzić z przeznaczeniem gruntu. Ówczesna władza nawet stanowionego przez siebie prawa nie respektowała. Dziś, w dobie państwa prawa, grunty odebrane nielegalnie, to znaczy bez umocowania w dekrecie, zwraca się spadkobiercom. Plac defilad już w tej chwili częściowo jest prywatny, tak? Tam, gdzie w grę wchodzą duże pieniądze, pojawiają się grube ryby. Sprofesjonalizowane grupy robią biznes ze skupu roszczeń. Od lat słyszymy o podejrzanych historiach przejęć nieruchomości, ale państwo jest bierne wobec dramatu lokatorów. Jest to teraz legalne, jest to zgodne z prawem. No i widać, że część osób, część kancelarii prawnych wyspecjalizowało się w tym, żeby te roszczenia skupować, szukać przedwojennych właścicieli, szukać ich spadkobierców, często odnajdując ich daleko poza granicami naszego kraju. Schemat jest podobny. Wyspecjalizowane kancelarie odzyskują kamienica po kamienicy, mieszkanie po mieszkaniu. Najczęściej odzyskują to zorganizowane grupy przestępcze i to bardzo dobrze zorganizowane. Niedawno żeśmy rozmawiali w środowisku lokatorskim, że to wygląda na to, jak gdyby był jakiś mózg, bo to wszystko jedno, czy to koski, czy to spółka dwa partners. To wszystko wygląda mniej więcej tak samo. Ja rozumiem te emocje, które są związane z procesem reprywatyzacji, bo my też mamy takie przeświadczenie, że ten proces nie przebiega tak, jak przebiegać powinien, dlatego że przepisy tak są sformułowane, a nie inaczej. Przemysł reprywatyzacyjny kwitnie. Warszawa staje się prywatnym miastem kilku kolekcjonerów roszczeń. Michał Trześniewski, Telewizja Republika. Zamach na lotnisku w Chinach. W Szanghaju ranne zostały 4 osoby. Bomby były najprawdopodobniej domowej roboty. Chińskie władze skąpo informują o eksplozji na międzynarodowym lotnisku Pudong. Do wybuchu doszło około 15 czasu lokalnego. Zamachowiec umieścił materiał wybuchowy w butelce po piwa. Bomba wybuchła w pobliżu stanowiska odprawy biletowej w terminalu drugim lotniska. Sprawca zamachu jest w stanie krytycznym. Podczas kongresu Polska Wielki Projekt uhonorowano dziś brytyjskiego filozofa profesora Rogera Scratona medalem Odwaga i Wiarygodność. Obecny na ceremonii prezydent Andrzej Duda wspomniał zasługi profesora dla Polski, jak i nowoczesnej myśli konserwatywnej na całym świecie. Prezydent podkreślał, że laureat jest jednym z największych współczesnych myślicieli.
Żadne państwo postkomunistyczne nie będzie mogło utrzymać własnej tożsamości. W tej chwili tego typu wartości płyną z zewnątrz od biurokratów i sędziów, którzy nie mieszkają w swoich krajach. Nie dzielą ich wartości, lecz trzymają się międzynarodowej agendy w imię źle pojętych założeń. Partia rządząca musi się zwrócić do osób na nią niegłosujących, że ich interes także leży jej na sercu. Nawet jeżeli nie zgadzamy się z tobą w poglądach, zrobimy to, co najlepsze. Dyskusja i kompromis powinny być chlebem powszednim. Mam nadzieję, że Polacy zdają sobie sprawę, co dla nich jest najlepsze, jaki jest ich interes narodowy i że PiS będzie go reprezentować. W sobotę na kongresie została wręczona nagroda imienia Lecha Kaczyńskiego. Jej laureatem został poeta Jarosław Marek Rymkiewicz. Nagroda imienia Lecha Kaczyńskiego przyznawana jest osobom, których dzieła przyczyniają się do lepszego poznania i zrozumienia historii, tradycji i współczesności naszego kraju. Szanowna kapituła i profesor Krasnodębski wiedzą, że ja jestem radykalnie niczański, że jestem radykalnym niczanistą. No, może radykalnym postniczanistą. I że uważam, iż literatura nie ma nic wspólnego z dobrem i złem. Jest poza dobrem i złem, tak jak wszystkie sztuki piękne. Jest poza dobrem i złem, a nawet ponad dobrem i złem, ponieważ należy do tej wyższej sfery naszego istnienia, a sfery, która rozciąga się bardzo wysoko ponad sferą moralności. Są tacy, ale to już jest naprawdę bardzo rzadkie, którzy pisząc tworzą mit. To jest, można powiedzieć, najwyższy stopień twórczości, najwyższy stopień literatury. Ten mit może być budowany na różne sposoby. Jeśli chodzi o pana Jarosława Marka Rymkiewicza, to jest to mit odnoszący się do naszego narodu. To, co w naszym potocznym, dość powszechnie przyjętym myśleniu jest traktowane jako przywara, wada, obciążenie, zmienia się w istotę polskości, zmienia się w nasz sztandar, zmienia się w naszą tożsamość. Czytanie ze zrozumieniem okazuje się wyzwaniem w czasach smartfonów i Facebooka. Społecznościowe idee wracają jednak do klasyki i na festiwalu Big Book w Warszawie czytelnicy wspólnie próbowali pobić dziś rekord w czytaniu. O modzie na książkowego mola Teresa Litkowska. Słońce, trawka, kocyk i książka. Tak właśnie wyglądają przygotowania do niecodziennego wyzwania. Taki sposób pobicia rekordu nam pasuje. W tym możemy być dobrze w czytaniu. W tej dyscyplinie startować może każdy. Wystarczy tylko przyjść na polanę, pobrać numerek i po prostu czytać. Przez pół godziny. Uda się pobić rekord? Może. No bardzo bym chciała, po to jestem. I tutaj w gronie moich kochanych przyjaciół. Akcje tego typu mają pokazać, że ludzie wciąż chętnie sięgają po książki. Że czytanie może być nie tylko przyjemne i pożyteczne, ale również modne. Jeżeli mamy do czynienia z jakimś wykreowaniem, nie wiem, pozytywnego snobizmu, to jest fajne. No i lepiej, żeby były pozytywne rzeczy modne niż negatywne. Jak ktoś czyta, to czyta zawsze i wszędzie i w każdych okolicznościach. A to jest akcja, która propaguje wspaniałą rzecz, którą jest czytanie. Taka lekcja edukacji dla dzieci. Chcemy im pokazać, że warto, że ludzie czytają, że to jest przyjemne. Miłośników książek można znaleźć nie tylko wśród ludzi. Jest zarejestrowana, ma swój numer i zrobiła chwilową przerwę w lekturze, bo był jakiś emocjonujący moment wyjątkowo. A jak się zapisz? Kropka. Czy Kropka lubi czytać i jakie książki lubi najbardziej? Kropka lubi wszystkie książki, które czyta jej pani. A pani czyta najczęściej powieści obyczajowe, książki naukowe, książki historyczne. Tak naprawdę wszystko pani lubi czytać. Co jeszcze lubią czytać Polacy? O, ja czytam książkę Warszawa 44. Siedmiowieczne pieśni, runy. A wzięłam lekką, łatwą i przyjemną lekturę. Kryminał. Ja będę czytał książkę Krajskiego. To może nie jest zbyt popularny autor. Każdy ma swoją lekturę.
i trzymamy się tego. Każdy lubi coś swojego. Ja wolę coś lekkiego, kryminalnego bardziej. Natomiast chłopak tutaj czarne, literaturę faktu bardziej. Swoje książki przyniosły również dzieci. Ona ma jedną kitkę i ma rude włosy. Które dzięki pomocy starszych mogły posłuchać dziś ulubionych lektur. Przechowywałam przez dobre parę lat, nie wiem, 20, swoje książki z dzieciństwa i też teraz powolutku wyciągamy i czytamy z Gają. O, to już. Zebranych na tak zwanej psiej polanie czytelników było więcej niż w roku ubiegłym. W zorganizowanej w ramach Big Book Festival akcji udział wzięły dziś 222 osoby i 8 psów. Być może jednak moda na zbiorowe czytanie dopiero się rozpoczyna. Teresa Litkowska, Telewizja Republika. My też czytamy i oglądamy. Na razie jest 1-0 dla Polski w Nicei. Trzymamy kciuki. To wszystko w programie. Polska Gola. Czekamy na ostatni gwizdek. Zapraszam na serwis sportowy. Agnieszka Borowska. Do widzenia.